Ksiądz profesor Alfred Wierzbicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poręczył za chuligana Michała Esz, pseudonim Margot. Uczelnia się od tego poręczenia i od tych słów księdza profesora Wierzbickiego odcina, ale pojawił się list wnoszący o zwolnienie księdza profesora Alfreda Wierzbickiego, który jest szefem katedry etyki. A naszym gościem jest przy telefonie autor petycji skierowanej do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Ryszard Sztychmiller. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie. Szczęść Boże, witam pana redaktora i słuchaczy. Polski kanonista, prawnik, były student, ale też pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Księże profesorze, co bardziej księdza zaskoczyło? Samo poręczenie dla Michała Esz przez księdza profesora Wierzbickiego, czy może reakcja rektora KUL-u? Najpierw fakt tego poręczenia, ale nie tylko. Bo gdyby to było tylko poręczenie, to mógłby się każdy może kierować jakąś litością, żeby biednemu człowiekowi, kiedy się jeszcze nie zna wszystkich może okoliczności, pomóc młodemu człowiekowi i to bym uznał za niewielki problem jeszcze, jeśli może by ktoś to zrobił zbyt pochopnie. Natomiast no, ja już słyszałem, czytałem artykuł pani redaktor Nykiel. Zresztą słyszałem czasami wypowiedzi profesora Wierzbickiego, transmitowane, pokazywane w różnych mediach i już od dawna głoszone przez niego tezy rzeczywiście budziły mój sprzeciw, że i jako kapłan, i jako profesor Katolickiego Uniwersytetu no, oburzało mnie to, że głosi tezy, które są nie do pogodzenia z nauką katolicką, z Ewangelią, z nauczaniem Jana Pawła II. A to była taka kropla przelewająca, kropla przelewająca czarę goryczy. Rozumiem. Że wtedy jakby, kiedy już było wiadomo i publicznie wiadomo było, że kim jest ten młody człowiek, że to jest zachowanie jego chuligańskie. I co więcej, że już było wiadomo, że to, kto to jest i było wiadomo już, jakie zostały jego, potem jak już o tym ja się dowiedziałem, było wiadomo, jakie jest jego zachowanie po uwolnieniu. No właśnie, bo to jest też ważny element tej całej układanki. Pytanie, czy dzisiaj ksiądz profesor Wierzbicki też by za niego poręczał po tym, jak profanował obraz Matki Bożej, prawda? Zaraz po wyjściu z aresztu. Ja gdzieś czytałem wypowiedź taką, że on potem powiedział, że on właśnie nie żałuje tego, że poręczył i on dalej by to samo zrobił. No to ciekawe. Co ksiądz profesor napisał do rektora KUL-u właśnie? Proszę? Co ksiądz profesor napisał do rektora KUL-u? Ja jestem teraz w drodze, nie bardzo pamiętam. Ewentualnie może pan ma dostęp do tego, może pan mi dało coś tam pytać, powtarzać i ja wtedy mogę rozwinąć czy potwierdzić, no bo tak. Nie ma teraz dostępu do internetu. Więc przede wszystkim napisałem, że to może chyba najważniejsza myśl jest taka, że to nie tylko moje oburzenie, ale rozmawiałem w ostatnich dniach z wieloma absolwentami Katolickiego Uniwersytetu, z pracownikami niektórymi. No i wszyscy nie spotkali nikogo, kto by popierał taką postawę. A więc no, wszyscy byli oburzeni. Rozumiem, że niektórzy może bardziej się obawiają jakichś reakcji przełożonych czy coś takiego. No trudno, ja to jestem gotów nieraz mi osadzić głowę, jeśli to wymaga jakoś dobro wspólne czy dobro społeczne. I Jezus mówił, mówcie, bo mowa wasza być tak, tak, nie, nie, a więc żeby także macie być znakiem sprzeciwu, jeżeli coś złego się dzieje i dlatego ja solidaryzuję się z tymi, a szczególnie takim już końcowym jeszcze takim motywem było to, że to, co pani redaktor Nykiel napisała, że to no gdzieś, żeby gdzieś to dotarło do osób odpowiedzialnych. Bo przecież ja wiem, że profesor Wierzbicki
wypowiadał się i nie słyszałem nigdy jakiegoś odcięcia się władz KUL-u od jego wypowiedzi. No właśnie, teraz do takiego odcięcia doszło, ale tylko od słów. Rektor KUL-u napisał, że to są prywatne opinie księdza profesora Wierzbickiego. Natomiast ksiądz w tym oświadczeniu, które teraz pozwolę sobie fragment przytoczyć, pisze tak. Jestem zawiedziony wyczytaną dzisiaj reakcją KUL-u na wypowiedzi księdza Wierzbickiego i artykuł redaktor Nykiel. Uważam, że tylko odcięcie się od wypowiedzi księdza Wierzbickiego to stanowczo za mało. Tak, i to potwierdzam, bo to świadczy o tym, że, no, że rektorat stwierdza, że nie wszyscy tak myślą. Mhm. Ale to dla mnie dlatego jest za mało, że nie wszyscy tak myślą, ale wystarczy, że ten jeden człowiek sieje takie spustoszenie, po prostu relatywizuje, podważa różne prawdy wiary, różną naukę katolicką. I teraz ja jestem przekonany, to jest moje stanowisko, że jak ktoś idzie studiować na Katolicki Uniwersytet Lubelski, to ma prawo się spodziewać, że tam będzie nauka głoszona zgodna z nauką katolicką. Co innego są jakieś badania naukowe, może sobie badać, tam podważać coś innego w swoich jakichś tam artykułach czy pismach, ale takie wypowiedzi są publiczne i jego studenci mogą to słyszeć. I dlatego to mnie jakby najbardziej oburza, że człowiek z takimi poglądami ma prawo pracować, głosić dalej. On może mieć swoje poglądy jakieś prywatne, ale nie. Jednak każdy, kto pracuje na katolickiej uczelni, powinien respektować charakter tej uczelni, tej tak, misji. No, tutaj księże profesorze, brakowało mi tego. Tutaj księże profesorze też nie można pominąć jakby w tej całej dyskusji również tego, że ksiądz profesor Alfred Wierzbicki no, jest szefem katedry, której wcześniej szefował ksiądz Jan Paweł II, kardynał Wojtyła, można powiedzieć wtedy. Więc... Tak, dlatego ja uważam to za taki dodatkowy akcent jakiejś no, niestosowności, bym powiedział, no, niegodny następca Jana Pawła II. Szczerze mówiąc, jak ja przeczytałem tę wiadomość, to po tym poręczeniu zacząłem żałować jakiegoś tam, na swoją oczywiście miarę, ale finansowego wsparcia przekazywanego KUL-owi. Boję się, że nie tylko ja. Panie redaktorze, ja potem znajomi mi do mnie zadzwonili i powiedzieli, że na portalu w polityce jest ponad 100 wypowiedzi, komentarzy do mojego tego, nie wiem, czy pan redaktor tak, zaczytał. Mam otwarty tak, nawet przed sobą. Ponad 200 i około 300 wypowiedzi. Tak, dokładnie. I według tego, co ja tam patrzyłem, to może z 5% jest takich właśnie gdzieś wrogów Kościoła, czy jakichś takich, że tam mają jakby poparcie dla tej postawy księdza Wierzbickiego. Natomiast około ponad 90% ludzi sympatyzuje, powiada, że popiera takie stanowisko i też oczekuje jakiejś zmiany i reakcji od władz KUL. I przyznam, że może być nawet tam 10 czy 20 mówił to samo co pan redaktor, bo że więcej nie będą dawali pieniędzy na KUL, jeśli to nie jest, reprezentacja nauki katolickiej. A podważanie nauki katolickiej. Myśli ksiądz profesor, że będzie jednak jeszcze jakaś druga reakcja władz KUL-u? Ja uważam, że jeśli władze KUL-u są odpowiedzialne, to w imię dobra uczelni, bo to skoro w tych wypowiedziach, aby na portalu w polityce jest tak wielu, którzy mówią, że oni się przestaną dawać ofiary na KUL albo coś, no to jest jakiś, powiedzmy, można przeprowadzić, jaki to jest procent. I to może grozić potem, jest tak samo, niektórzy szczerze mi mówili, ja też na ten KUL będę unikał dawania albo co jakieś najmniejsze datki, bo po prostu są zawiedzeni. Do tej pory dawniej, kiedy ja studiowałem, czy pracowałem dawniej, no to można było każdemu polecić, śmiało możesz posyłać dziecko na KUL, czy możesz sam iść na KUL, bo tam jest porządna, czysta nauka, wolna od jakichś wpływów ideologicznych. Teraz już tego nikomu bym tego nie powiedział. I dlatego no, powinniśmy w duchu odpowiedzialności i sam rektor, i podobno jest powołany prorektor do spraw misji KUL-u. To powinni poczuć się odpowiedzialni i właśnie rozważyć, czy lepiej, bo to jest też chodzi o wolność człowieka, wolność jego wypowiedzi, czy bardziej promować jego wolność wypowiedzi, może mówić co chce, czy bardziej jednak trzymać się ram nauki katolickiej.
i wtedy przywrócić charakter katolicki uczelni i wtedy znowu będzie większy strumień i studentów i ofiar. Księże profesorze, jeszcze jest kolejny element, ale na który już na pewnie nie starczy teraz czasu, bo pytanie, czy takie poręczenia, jakiego dokonał ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, nie rozzuchwalają takich aktywistów LGBT, no bo przecież wiemy, że doszło do kolejnych agresywnych działań LGBT, choćby w Słubicach, tak, gdzie znowu doszło do profanacji wizerunku Matki Boskiej i tak dalej, i tak dalej. Ale to już temat na kolejną rozmowę. Jestem tego samego zdania, to rozzuchwala. I także te powiedzmy bardzo takie atakujące, bardzo nieraz nieznośnie naukę katolicką media, one przecież na to się powołują. Dokładnie. Bardzo dziękuję, księże profesorze, za rozmowę, za podjęcie telefonu. Dziękuję również panu redaktorowi i życzę dalej wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.